Hello, moi drodzy, witam was serdecznie. Tutaj Hanta, kolejny odcineczek Bioshocka. Ciśniemy. Jesteśmy w forcie Frolic, musimy wyzabijać. Chyba nie mogę tych szyb rozbijać, to jest chujowe. Jesteśmy w forcie Frolic i idziemy pozabijać kilka osób dla Sandera Cohena. Jej, hurra! Jest Amo Bandito. El Amo Bandito, przepraszam. Dobra, na razie chyba tego nie potrzebujemy. Tutaj spróbujemy sobie teraz wejść. Właściwie co, czekajcie, możemy tutaj rozbić tą szybę. Wiecie. Zrobimy tak. Pyk. I zrobimy. Pyk. $20 to tam. Tylko pytanie, czy mogę go sfotografować? Mogę. Jak miło. Tylko czy. A, jeszcze mogę fotografować, to spoko. Tu mi się jakieś drzwi próbuję otworzyć. Możemy go zhakować. O, akurat już nie potrzebuję. No dupa. Dobra, ciśniemy tutaj. O, Macarena. O, już dałoby się go właściwie. Można by go. Szukałem, kurwa, plazmidu, ja mam go w drugiej ręce przecież. Robimy sobie troszkę zdjęć. Co on już tak wstał? What the fuck? Przecież go poraziłem prądem. No i chuj, nie ma. Nie mam komu robić zdjęć. Somewhere beyond the doubt. Oh yeah. Tum, tum, tara, tum, tum. New invent kolejny. Jest! Znalazłem. Wiedziałem, że gdzieś to tutaj jest. Power to the people. Możemy ulepszyć sobie kolejną broń. Pytanie, co teraz? Właściwie... właściwie co byśmy wzięli sobie? Może tutaj Gundam Engine? Mamy tego crossbowa, to akurat mi się podoba. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jest szansa, że jak strzelimy z kuszy, to bełt się może złamać, albo może przetrwać. I tutaj właśnie mamy ulepszenie, które pozwoli na to, żeby te bełty się rzadziej łamały, nie? No, a tutaj mamy zwiększony damage. Albo, czekajcie, co tu mamy? Grenade Launcher, Damage Increase, Damage Immunity. Moglibyśmy zwiększyć ten damage właściwie. Albo z crossbowa. Dajmy sobie z crossbowa. Ulepszymy sobie crossbowa. Wiedzie gites, dobra. Tu mamy kolejny dzienniczek. Więc sobie weźmiemy... Nie, chciałem dziennik. Chociaż coś tam do mnie idzie, ale key. Odpalimy. No tutaj jakiegoś mieliśmy gościa, który coś tam podrabiał. U góry gdzieś jest. Czemu nie mogę. Aha, jest complete, no dobra. Sobie zaraz zobaczymy. Gdzie on jest, kurwa macie. No i tyle było z niej. Przeładujmy crossbowa. Pudding z playsterów mamy załatwionych do końca, to mi się podoba. No, szkoda tylko, że nie ma tutaj w tej grze, wiecie, czegoś co... O, downstairs. Czegoś, co by nam pokazywało, które mamy z rzeczy zrobione, a które nie. No musimy jakby pamiętać, ale to... Okej, dobra, tu chyba już nic więcej nie ma. No, pójrze mnie, kuźwa, głupi robocie. Coś tam się napierdala z kim... Jezus, no nie mogę wyjść, bo mnie blokują. Co za gnojki, no. Tu już, jak rozumiem, nic nie ma, sobie tylko zobaczę, gdzie to jesteśmy, żebym sobie zapisał wszystkie te. To był szósty, okej, dobra. No to gites. Uwa, ten długopis jebany jest, coś nie chcę pisać, dobra. To stąd możemy sobie... Co to jest? Jak się nazywa to w ogóle? Le Marquis de Pocu i Cocktail Lounge. Możemy stąd w ogóle już wyjść, bo tutaj już wszystko przeszukaliśmy jakby. Oh shit. Nie trafiłem. Ale zawsze możemy porobić sobie zdjęcia. Jesus, jak się tu wszystko rżnie.
Dobra. Pozbieraliśmy jakieś bullshity. Tu nie ma nic ciekawego, dobra. Póki co nie ma w ogóle Big Daddy, zauważyliście? Czekajcie, bo tu jest jakiś ziomeczek. Możemy go przeszukać, ale więcej tu nie... Ała! Więcej tu nic nie znajdziemy już. No to wypierdzielamy. Bane drzwi się otwierają. Aha, bo to jest do jakby drzwi barmana, tak? O, mamy tutaj safe jeszcze. No, jeszcze nie przyszedłem tutaj, a trzeba było. A, no niewiele tak naprawdę, ale... Czekajcie, jeszcze może mu jakieś zdjęcie zrobię. Zdążyłem! Nice. Spider Slicer, no niewiele mi to dało, trudno. Idźmy, idźmy, idźmy. Czyli tak, tutaj już mamy załatwiony w ogóle to miejsce. Atrium, atrium, tak. A my chcemy tak naprawdę iść w tym momencie. Znaczy, możemy sobie wybrać, do kogo będziemy chcieli iść tak naprawdę, ale... No jebać. Możemy sobie wybrać, ale kij z tym. Pójdziemy tutaj, gdzie nam mówili. Poseidon Plaza, gdzieś w tamtą stronę to jest. Więc idziemy. Poseidon Plaza, to jest jakby naprzeciwko, tak? Cały atrium muszę przejść. A, w tą stronę, no tak, faktycznie. Tu chyba było, nie wiem, to zamrożone na początku, czy coś? O, wszystko zamrożone, tak jak mówiłem. Mamy Gene Bank, mamy Circles of Values, ale to nam, no, niepotrzebne. Idziemy. No i mamy zamrożony tunel. Finnegan. Dobra. Przesłuchajmy sobie. O, to jego dziennik. Iceman, czyli bałwanek nadchodzi, tak? Dobra, to był chyba siódmy dziennik, tak? No i wszystko jakieś takie porozpierdzielane tutaj znowu jest. O! No. Stety, niestety. Jest on. Fuck. Jak widzicie... Houdini z placerem. Właściwie można by ich rozmrozić, spróbować rozmrozić, nie? Ciekawy jestem, co by się tutaj stało. No, dawaj. O, to też są Houdini Splicerzy. Trzeba by im zdjęcia porobić. A, i zamraża mnie. Son of a bitch. Left me to freeze. I've got a pose all picked out for you. Fajnie są takie momenty, gdzie nie możemy nic zrobić, nie? I nagle gdzieś tam się chuj budzimy. Okej. Okay. Właściwie, aha, możemy im robić zdjęcia, nawet jak tak są. Dobra, to dobrze, nie muszę ich rozmrażać. Tak, gdzieś Spicer, akurat go mam już. Kij wie, co to jest tak naprawdę, nie? Spider Splicer. O, temu porobi mi kilka zdjęć. Się przyda. Niewiele. Następny zamrożony. O, wie, to Fort Frolic Nitro Splicer. O, dawno ich nie widziałem. Tutaj jest cała masa takich, kurwa, pojebanych ludzi. Spider Splicer. Jej, zwiększony damage do końca. To chyba znaczy... Oh, shit! Mogę się ruszyć. Właściwie to weźmiemy sobie crossbowa. I koniec. Jakie to jest piękne. Take a photo of him and place it in the quad tick. I'm feeling full. Yay! Combat tonic. Leave you falls out of the cold. Okay. Czyli co?
You take less damage from cold than you can freeze and use when you hit the with the range. Aha, czyli mogę zamrażać kogoś, jeżeli kogoś walnę tym. Jak to się nazywa? Walnę kogoś. No, tym kluczem francuskim, nie? Range. Jak walnę ich tym kluczem, to wtedy ich zamrażam i obrywam mniej od zimna. No, dobra, także go sfotografujemy. No faktycznie nie da się sfotografować, dopóki się ich nie zabije. Pomimo, że on był Houdini Splicerem. Tak, 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 wiem. Grenade box, to jakieś nitro tu zostawił. O, czyli wszyscy poznikali. Ale coś tu widzimy, też inne rzeczy, więc sobie to... O, to się przyda, to się przyda. Crossbow, no to będą te bolty, to też się przyda. Jakieś pierdółki. Ogólnie gówno tu widać, nie? To jest ten problem. Mamy iść tam, ale możemy też iść tutaj. Musimy najpierw to stopić. Czy czekajcie, w którą my stronę idziemy? Teraz chcę zobaczyć. A, bo mogę tam później jeszcze. No tak, faktycznie to jest tylko zamrożony tunel, a później się tam da przechodzić. Dobra, to na razie to zostawiamy. Jeszcze tylko zobaczę, czy w tym zamrożonym tunelu coś jest ciekawego. Nie, tu było tylko do zebrania te dwie rzeczy, dziennik i ten. No to na razie wracamy do atrium, zostawimy to, co mieliśmy zostawić. Czyli ten obraz do ramki włożymy, no na dół akurat. O, tu jest do wyłączenia botów, dobra, warto wiedzieć. Co się dzieje? Ktoś tam się napierdala. Oh shit! O, Big Daddy! Fuck, 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 fuck. Już nie mogę chyba zdjęcia zrobić. Dobra. Big Daddy się na kogoś wkurwił, ewidentnie. Mam nadzieję, że nie na mnie. Nie, na nich. He. Przecież moglibyśmy spróbować jednego zabić właściwie. Właściwie oni mu nic nie zrobili. To jest smutne w tym momencie, ale jakbyśmy mieli crossbowa. Au! Jebańce. Z crossbowem właściwie można by go łatwo chyba zabić, bo to jest w tym momencie najmocniejsza broń nasza. Gdzie jest ten jebaniec? Pokaż dupę, no, koleś, a nie. Uciekaj, nic z tego nie ma. O, tu można wejść. Nie wiem, czy można było tu wcześniej wejść, ale możemy sobie napić się kawy. Następni, kurwa. Ta rodzina. O, kolejny dziennik. Coena. Okay, mam tam wieżyczkę. Tu jest jakiś chyba save albo coś. Tutaj to jest chyba dwójka, jeżeli dobrze pamiętam ten dziennik. Tak, to jest dwójka, więc zapiszę sobie go. Okej, okay, no i mamy... Nie, już nie mamy wieżyczki. Tu coś było. O, właśnie, są takie sejfy. Dobra, autohack. Coś jest nie tak. Jezus Maria, jak uwielbiam po prostu ten... No niewiele tu dostaliśmy. Też autohack, bo nie ma co się... First aid dostaliśmy, ok. Ten akurat jest teoretycznie prosty.
Więc musimy... O, fuck, tu już nie zdążyłem. No, dawaj, dawaj, dawaj. Fuck me. Dobra, wykupię go za 30 dolców, tak będzie najprościej. No też niewiele. Nie wszystko mogłem zebrać. Dobra, tu mamy pudding splicera, czekajcie. Zobaczymy, czy możemy... A, nie możemy już mu zrobić zdjęć. No, tak. Pamiętacie, że tu siedziała... Nie, jest dalej ta dziewczynka. O Boże. No i kurwa dziecko nawet wziął i zamurował tak naprawdę. Pojebany koleś. Także naprawdę, dlatego ja go zabiłem, jak grałem, wiecie, samemu. Znowu ten. Znowu Houdini. Dlatego ja go zabiłem, jak grałem samemu, aczkolwiek tak jak mówię tutaj... nie będę go zabijał z tego względu, że potrzebuję wejść do jego mieszkania. Dobra, czy ja włożyłem ten obraz? Nie włożyłem... Ała, nie włożyłem w końcu tego obrazu. Jej, prezent! No, doubters to są no, ci, którzy wątpią. O, no nie ma jakiegoś polskiego odpowiednika. Dobra, spróbujmy sobie w każdym razie zabić tego BD. Ale zapiszemy w tym celu grę oczywiście. No byłoby niemiło, gdybyśmy coś tutaj nie ten teges. Więc sobie go najpierw zapiszemy sobie grę i spróbujemy go ubić. Okej, właściwie to możemy spróbować mu jeszcze zrobić parę zdjęć. O! Troszeczkę za blisko. Wow. Cały pasek? Jak tu nie mam na... A, bo ja tylko Rosie na razie fotografowałem. No tak, a bouncerów w ogóle. Ma to sens, absolutny. No, kurwa, tak wygląda, jakbym ich nie fotografował nigdy. No, what the fuck. Jeszcze troszkę. On ją idzie schować, więc. Ona się zdenerwowała, dobra, w tym momencie. Range Jockey 2. Okej. Okay. No na razie nie potrzebuję tego. Dobra, próbujemy. Teraz sobie go podpalimy. Teraz sobie go skrosbołujemy. Tylko mi się udało go wybrać. Oh, fuck me! No! No i gówno z tego, bo walu mnie i kij dmuchał. No, słabe miejsce, bo mnie przyparł do muru i gówno mogłem zrobić tak naprawdę. Jeszcze raz będę musiał go sfotografować. Fuck me! Dobra, trudno. No, come on, wczytuj się, gro. No to come on, jeszcze raz. Wkurzył się troszeczkę. Nie chcę siostrzyczki, kurwa, chcę jego. Dobra, udało się. No i teraz zrobimy tak. Zobaczymy, ile tego... Ile ten crossbow jest warty. Ups, niewiele. Uuu, Macarena, co tu się dzieje? Dobra, nie trafił. O. No to zbliżeniówki. Idziemy. Gdzie ten gnojek?
Zgubiłem go, Luls. Dobra, to czekajcie, jak tak, to możemy sobie teraz te trabolty ustawić gdzieś. O, jest. Są takie, które wystrzeliwują jakieś tam ładunki. Coś takiego. I do widzenia. Hehehe, nice. Jej. 99. Dobra, chodź, kochanie, nie płacz, ja już cię tutaj uratuję. Jej. O! Tak, i teraz wiecie, znowu trzy siostrzyczki, żeśmy zrobili. Fuck, co jest? No dobra. Znowu trzy siostrzyczki nam się udało. Wyzwolić, więc dostajemy kolejny prezent. Jej! 200 Adamu, Hypnotize Big Daddy 2 i 4 First Aid Kity. Nice! Dobra, replace Hypnotize. Okej, tak, został zreplace'owany. Jeszcze nam jeden zostaje. Mamy 300 Adamu, możemy sobie coś kupić. Jeja! Tylko teraz nie mam kurde pojęcia co tak naprawdę, bo no niby mam się na tych tonikach cholernych skupić, żeby je wykupić wszystkie. Bo tutaj wiecie, plazmidy się replace'ują, nie? W sensie jak plazmid mam pierwszego poziomu i kupię plazmid drugiego poziomu, tam chyba później są jeszcze trzeciego poziomu, no to mi się zwiększa. Nie, w sensie no, zostaje zastąpione, natomiast natomiast toniki już nie, no i to jest ten problem. Kurczę, przydałoby się tych toników wykupić jak cholera tak naprawdę. Cyclone trapy. To jest tanie strasznie. Hacking Expert, Human Inferno, no niby moglibyśmy to... Nie wiem, muszę się kurde zastanowić nad tym tak naprawdę, bo... Bo nie wiem, na obecną chwilę. Na obecną chwilę nie mam pomysłu na to. Dobra, czyli tak, tutaj załatwiliśmy to wszystko, tutaj na razie do niego nie możemy pójść, tu jest wszystko odnalezione. Dobra, no to zostały nam tylko te tutaj rzeczy. Jeszcze sobie zobaczę, czy mam wszystkie, wiecie, rzeczy zebrane stamtąd. To mi się dopiero później odblokuje, to... Aha, tego też na razie nie mogę zabrać. Tu, co było tutaj? Kurwa, nie pamiętam. Coś tam było. Dobra, muszę to później przeczytać. Ale wygląda na to, że w większości wszystko zebrałem. Czy musimy na razie iść tu, lewa albo prawa. No to pójdzie. A nie, dobra, to jest wyższy poziom. Dobra, to idziemy do zamrożonego tunelu w takim razie. Z powrotem. Musimy tylko przez niego przejść, w sensie. I ciśniemy dalej. Zobaczcie sobie tylko, jak z czasem stoimy. No, 23, więc jeszcze coś porobimy. I Bunny, Spiders, Play City. Aha, mam już chyba wszystko. Bunny jak ucieka, czekajcie. Spróbuję mu tym walnąć. A, no ale ją zabiłem, no tak, to nie miało sensu. Jeszcze ktoś. Chodź tu. Ała! Chciałem go zamrozić, ale go nie mogę zamrozić, dupa. Nieważne. W takim razie poradzimy sobie inaczej. Mamy niewiele tego, także nie chcę tego marnować tak na... O, jak ładnie go wysadziło w powietrze, Jesus. No i pięknie. Ojej, jeszcze znalazło mi serce. Czyli apteczkę. Au. Dobra, kolejne jego serce.
Słyszę Big Daddy'ego. Jeżeli dobrze pamiętam, to... O, siema. To to miejsce jest tak samo jednym z miejsc, gdzie się gra w multiplayerze w dwójce. Taka muzyka. Jak w jakimś, kurde, horrorze z RPG Makera, nie? Tu nic ciekawego. Jasmine Jolaine? Eve's Garden. Aha, tu jest Jasmine Jolaine, dobra. Eve's Garden, czy to nie jest czasem... Zobaczymy. Nie, nie, to co my... A, no tak. No właśnie, no właśnie. To jest miejsce, w którym Jasmine Jolaine pracowała. Ona czy była na początku niby jakąś artystką, no ale dorabiała sobie właśnie w ten sposób, jak tutaj. Diane McClintock, o której tam dużo już było wcześniej, no to była jakby dziewczyna, powiedzmy, Ryana. Natomiast, no, Ryan miał taką jedną małą przygodę z Jasmine. Wszystko się tu rozpierdala. Aha, muszę pójść tędy, właśnie. No. Okej. Okay. Pomału się domyślacie. Jeszcze nie chcę wam do końca zdradzać. Chociaż powinienem. Dzięki. O właśnie. Dobra. Odpalamy dziennik. No, właśnie. Pregnancy. Ciąża. Jasmine Jolaine była w ciąży właśnie z Andrew Ryanem. I nie bez powodu pojawiło się w tym momencie zdjęcie, które już widzieliśmy dużo wcześniej, nie? Czajcie. No, a Ryan się dowiedział o tej ciąży i no, widzicie, co z nią zrobił. Mam jeszcze jakiś mały safe, który sobie auto-hakujemy. O, niewiele. O, tych first aidów akurat mamy od cholery w tym momencie. Siema, jestem. Nitro Splicer to jest. W sumie możemy porobić trochę zdjęć. Albo już nie. Subject not in view. Widzicie? Poraziło go. Właściwie to możemy go załatwić jego własną bronią. Poczekamy, aż coś rzuci. Gdzieś on spierdala. Dobra, nie, bo się będziemy z nim napierdzielać. Kurwa, tak, tylko że oni mają dużo życia, o tym zapomniałem. Może nie wiem, pójdźmy mu jakiegoś plazmida. Kuźwa, jaki on jest odporny. Czekajcie. Złapę? Złapę chyba. Fuck, no! Jak on spierdziela. O, teraz go dorwą moje roboty. Gdzie ja w ogóle za nim poszedłem, no? Kuźwa, może byś tak zginął, co? Aha, mam te trapy. Muszę bolty kupić. Jaka gonitwa, Jesus. Żeby roboty mnie nie postrzeliły. No, nareszcie. A to był Rodriguez, którego miałem zabić. No dobra. Jak to, co się... Nie ma amunicji? Serio? Dobra, sama zginęła mnie atakując. Brawo.
To był Rodriguez, dlatego go tak było ciężko zabić. No i zrobimy mu teraz zdjęcie. Siema. You flutter all around the fort, taking life as you go. You're not a moth. You're an angel. Maybe I should. Mogę mu jeszcze zdjęcie zrobić, ciekawe. Bo on jest Houdinim przecież. Nie, czy teraz mu zrobiłem? Nie, nie, nie mogę innego, dobra, tylko to fabularne, dobra. Ajajajajaj, no dobrze, że go goniłem, bo w sumie o to chodziło. No dawaj, zmień ten, chcę sobie wstrzyknąć kolejny. Au! Gdzie jesteś, kutasiarzu? Pięknie! Ładnie skoczyłeś. Nie mam tutaj w ogóle amunicji, ciekawe. Dobra, umieścimy kolejną. Tym razem tu. Możemy sobie, wiecie, umieszczać gdzie chcemy. Nic nie powiedziałem. Tak. No i dupa, i nie dostaliśmy kolejnego prezentu. Czy on właśnie... Aha, napuścił na nas ludzi. Możemy tańczyć, jej. Ała, rararam. Jak oni kurwa ładnie te salta robią. W takt. Ała! O, szlak? Serio? Fuck me, nie zrobiłem zapisu tak dawno, nie zrobiłem zapisu tak dawno, nie zrobiłem zapisu. Ale chujnia. Dobra, okej, ale to jest i tak, o Boże, tyle odcinków już jest, w których ja po prostu umieram na końcu, ale trudno. Zakończymy sobie ten odcinek, bo akurat pora jest idealna, także od tego momentu zaczniemy kolejny. Kuźwa, zrobiłem zapis ostatnio przed Big Daddy. Fuck, zapominam robić tu zapisów, ale dupa. No dobra, trudno. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. I jak się podobało, to skomentujcie i złapkujcie ten film. I w ogóle, także no. I kururu, mam nadzieję, że cholera nadrabiasz te odcinki, bo specjalnie dla ciebie nagrywam tą serię. Znaczy może nie no, że specjalnie dla ciebie, dla wszystkich wiadomo, nie? Ale pod twoją namową półroczną. No, także oglądaj. No i to tyle. Trzymajcie się, bye bye.